Uwaga! Film Tany jest zrobiony w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Został zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji. Zapraszam do oglądania. Dobra, przyjechałem tu na to osiedle, gdzie mieszka ten stół jakiś nieszczęsny. Numer 14, tu jest blok 14, to chyba tutaj. Możemy chyba wchodzić. Klatka numer 12, mieszkania od 0 do 14. No to chyba tutaj. Dobra, nie wiem co to jest. Udam, że nie widzę tego. Pukamy do drzwi, to jest numer 14. Halo? Halo, jest ktoś? Nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodź. Nie wchodź, śmieciu. Przepraszam, to są jakieś głupie żarty z pana strony? Byliśmy na umówieni na godzinę 14. Na spotkanie. Od no 14. Spokojnie, zaraz pola wpuszczę. Dobrze, poczekam. Szybko, do szafy. Szybko. Dobrze, można wchodzić. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Mogę siadać? Tak, można, można. Dobrze, niech pan usiądzie, to porozmawiamy o tej sprawie. A więc tak, dobra, mieliśmy zacząć ustalenia warunków reklamy z pańskiego kanału na YouTube, tak? Stiu, ponad milion wyświetleń. Znaczy subskrypcji, tak. Zgadza no, się. Więcej niż milionów, nawet 10 milionów. No, subskrypcji to możemy wątpić. No dobra. Co to za dźwięki z tamtego pokoju? A tu, proszę pana, tu nic nie ma. Proszę pana, jeżeli to są jakieś głupie żarty z pana strony, niech pan to w tym momencie... Ja tu nie przyszedłem marnować czas. Ciszej, śmieci, co, ciszej. Co tam jest? Przepraszam, co tam się znajduje? Ale wie pan, że to jest kara? Co tam nic, się znajduje? Nie proszę mi to pokazać, bo zadzwonię po policję. Ale... Proszę tu wchodzić, proszę pana! Gówna, nic nie zrobiłem, gówno. Ale... Gówna, nic nie zrobiłem, gówno. O, proszę pana, co pan mówi? Gówna, nic nie zrobiłem, gówno. W Meksyku aż za ale... 12. A co pan mówi? W Meksyku mówi? Aż za 12. Ale... Nie, proszę... Proszę mi nic nie robić. Nie... Ale... O! O! Ty... Co tu się... Gdzie ja... Przepraszam. Kto tu się obudził? Gdzie jestem? Ja pierdolę. Witaj w moim kantorku. Tutaj spotykam się z moimi fankami. Ale tam też były na górze. Człowieku, ty jesteś chory na głowę. Przyprowadziłeś mnie do jakiegoś kantorka. Nie, jak ja stąd wyjdę, gwarantuję ci to, że na wolność już nie wyjdziesz. Zaraz poznasz mojego pingwinka. Co to jest za pod... Masz, nie, wypij. Nie ma szans. No wy. No na pewno, no, nie wypij. Ma szans. Nie ma szans. Wypij to albo nie żyjesz. Nie, ale... Dobra. Już piję. Teraz zapoznasz się z... Nie! Nie! Ała, ale jak boli głowa i dupa. Boże, ten stół jest... O Boże. Dobra, muszę się ogarnąć, tak. O, masz teraz wszechstronny stół. Przypomniałem sobie o tym, że mam ten pieprzony scyzoryk. Dobra, tylko teraz muszę jakieś te drzwi otworzyć, albo przecież może krat, tylko że to będę za długo piło. Dobra, rozwalam te drzwi. Oh, dobra, jest, poszły. Tylko teraz... Co ja teraz mam zrobić? On mnie w ogóle nie pilnował? Dobra, ja sobie jeszcze drugie drzwi, bo to było, było takie jakieś lobby. Muszę jakieś rozwalić te drzwi. O cholera, one są grube. Nie mogę ich tak... O, jest! Poszło. Co jest? Co on tu robi? On nawet nie grapie, tak leży w ruchu. A teraz co z nim zrobić? Trzymam je. On chyba zaspał. Pilnował mnie i... Dobra, zaatakuję go. Ej, co ty? Ej! On nam... Cholera! Ała! Ała! Ty! Ała! Cholera. Dźgnął mnie mocno. No właśnie, tak to jest. A ty cholera! U nie! Nie, ty! Ało! 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 Dobra, cholera, idę dzwonić po policję. Masz tak przesrane z tyłu. Ało, czemu mi to zrobiłeś? Chciałem się tylko pozabawiać. 997. Halo? Halo, komenda policji Bydgoszczy. Mam sprawę. Ja nie jakiś Stuart Burton, youtuber bardzo popularny. Jest cholernie ranny. Dobrze, no, proszę nie podać ulicę. Ulica to jest, nie wiem jaka to jest ulica, numer 4, już idę zobaczyć. Jana Pawła? Nie wiem. Jana Pawła, dobrze. Który blok? Numer 14, tak, blok. Blok numer 14. Mieszkanie... No, mieszkanie nieważne. Ono jest na drugim piętrze, ale jesteśmy w piwnicy. Bardzo ranny jest Stu. Ja też lekko, ale ja sobie poradzę. Dobrze, będziemy do 10 minut. Będziecie zaraz? Dobra. Halo, policja. O, przyjechała ta policja w końcu. Dzień dobry, szybko, na dół, tu.
Tu krew, już robię próbki. No, ale. Dobrze. Ale chwila. Bo przecież tu. Ja się z nim nażywałem. Co tu się. Niech pan tu zobaczy. Ja tu siedziałem w klatce, on mnie zamknął. No, no i on uciekł. Zdążył uciec, ja go nie pilnowałem, bo ja. Ja myślałem, że on mnie da radę, on był ranny mocno, no. A jak bardzo mocno? No. Dźgnąłem go scyzorykiem, tu mam scyzoryk. A nie, scyzorykiem to się ty nie papier w podstawówce. Niech pan sobie nie żartuje z takiej sytuacji. Chwila. No nie wiem. Mi się wydaje, że może go ktoś uratował, nie wiem, może jakieś. Dobrze, pojadę na komendę sprawdzić DNA. Anar i tyle. Jest pan wolny. A, to po prostu tak mogę iść, tak? Tak, może. No, bo go tu nie ma. Może pan jeszcze mieszkanie zobaczyć, bo tam chyba ktoś siedział, jakieś nieletnie dziewczyny. Nieletnie dziewczyny? Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo. Co to za dźwięk był? Otwieranie mieszkania. Jest trzecie w nocy. Co to było? Wchodź dwunasty. Co? On? Nie, niemożliwe. Chodź tu. Przepraszam. Jest, no chodź ty tu. Ju, nie, drugie, nie mam nic przy sobie. Cholera. A, ale co tam? Wejść mnie tu, co? Co tam robi? Nie, zostaw mnie. Z dwunastką się później zabawię. Nie! Nie! Ale najpierw zabawię się z tobą. Bo nie zamykaj mnie uciekaj, tu, nie zamykaj uciekaj. Mnie tu. I mogę stąd wyjść. Cholera, ten głupi stół. Wypadł mi z mnie! Co tu robi dwunastka? Przecież ty mnie... Zabaram się z nią, dostaw. Cholera, zamknął drzwi. No i co ja... Dobra, dzwonię na policję. Halo? Halo, komenda policji w Dzień dobry, Bydgoszczy. Dzwoniłem ostatnio po... w sprawie stiu. Tak, jest znowu... Dobrze, będziemy do dobrze, 10 minut. Dobrze. Dobra, czekam. Gdzie ten policjant? Puk, puk, puk. Jest, puk, puk, jest, proszę. Szybko. Do mieszkania. Tu jest. Nie mogę. Boże. Proszę pana. Tu jest. Ale proszę... co on robi? Ha, uciekam do Meksyku, nigdy mnie nie złapiecie. Gówna nic nie zrobiłem. Meksyku. Ale trzeba go złapać! O cholera, już! Łapię go! O nie! Odleciał! Ciąg dalszy na stół. Uwaga! Film ten jest zrobiony w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo obrazić. Został zrobiony za pomocą sztucznej inteligencji.